Zjadłem coś. Geralt? Co się działo w Wyzimie po moim zniknięciu? Nie wiem. Zniknąłem krótko po tobie. Słyszałem jedynie, że zabiłeś wielu ludzi. Czasem trzeba zabijać. Tak się zastanawiam. Tylko się nie obraź. Czy zabijanie ludzi nie stało się dla ciebie przyjemne? Zabijam ludzi tylko w obronie własnej. Czyli jak za dawnych czasów. Człowiek stara się jak może, a po głowie agresywnych skurwysynów nie maleje. Czuję, że najlepsze jeszcze przede mną. A zatem uważaj na siebie. Postaram się. Geralt? Jak ci się podoba na wsi? Wspaniale! Wino, kobiety, śpiew, gra w kości po nocach. W kości? Nie sądziłem, że gra jest popularna też na prowincji. Wszyscy oszaleli na tym punkcie. Mówię ci coś niesamowitego. Sam jestem zawodowcem. Geralt, przykro mi to mówić, ale daleko ci do mojego poziomu. Spróbujmy. Jesteś mi jak brat. Nie mam sumienia cię ogrywać. Wróć, jak się doszkolisz. Zacznij od Tobiasa Hoffmana albo Juliana. Geralt? Odebrałem Berengarowi zlecenie. Postanowiłem zająć się problemem. Tak, mamy tu poważny problem. Podwodne miasto jest źródłem bogactw zapewniającym wiosce dobrobyt. Jakiś czas temu zginęło kilku poławiaczy. Znaleźliśmy tylko dryfującą łódź. To, co było w środku... rzeźnia, Wiedźminie. Ktoś porąbał ich na drobne kawałki. Później okazało się, że Wodjanoj czczą potwora, który łaknie ludzkiej krwi. Składają mu krwawe ofiary na wysepce. Gdyby udało ci się usunąć to monstrum... Próbowaliście rozmawiać z Wodjanoj? To bezcelowe. Nie rozumieją naszej mowy. Poza tym podwodne ruiny to ludzkie miasto i mamy do niego prawo. Zabij Dagona, tak nazywa się ten potwór, a zdobędziesz wdzięczność mieszkańców wioski i jeden z diamentów mojego dziadunia. Tak zrobię. Dagon wychodzi z wody, kiedy po ołtarzu płynie krew. A ryboludzie też krwawią. Z Wodjanoj można się dogadać. Czyżby? Taka jest wola pani jeziora. Masz coś przeciwko? Nie, Wiedźminie. Nie jestem głupcem.
Musisz przekazać mi coś symbolizującego oddanie wobec pani jeziora oraz chęć zawarcia rozejmu z Wodianoi. Oczywiście. Co powinienem oddać? Figurkę z alabastru, przedstawiającą młodego Wodianoi, który ujarzmia żywiołaka wody. Proszę, oto ona. Dostałbym za nią niezłą sumkę w zimie, ale pokój jest ważniejszy. Tak? Dałbyś radę złożyć kawałki lusterka w całość? Jasne. Za 100 orenów. Umowa stoi. Masz tu kawałki lusterka. Zapłacę ci, jak skończysz. Bez pracy nie ma kołaczy. Ojej, klient! Bez pracy nie ma kołaczy. Przy starym drzewie znów pojawia się dusiołek. A może to tylko północny? Master dzieju? Macie może jakąś robotę dla Wiedźmina? Ludzie powiadają, że nad brzegiem jeziora pojawia się jakiś stwór. Ponoć wygląda jak ryba na dwóch nogach. Mówią też, że w krypcie na polach mieszka jakaś bestia. Ponoć potwór ogromne zębiska ma i wygląda jak martwa teściowa. Strasznie o nim opowiadają. Nagroda jakaś znajdzie się za te monstra? Przynieś mi do wody, a sypnę groszem. Zabiłem cmentara w krypcie. Chyba już nie chcę oglądać tych dowodów, nie. To wasze 800 orenów. Bywaj. Tak? Przyszedłem po lusterko. Proszę, jak nowe, a nawet lepsze. Należy się 100 orenów. Masz 100 orenów.
Geralt? Nawet się nie zdziwiłem na twój widok. To ja, Heredan. Nie poznajesz? Heredan? No tak, w sumie nie musisz pamiętać. Byłeś zajęty czymś innym. Dużo czasu minęło. Racja, Geralt. I widzisz, co mi z tego przyszło? Gówno, nie asymilacja. Starasz się, płacisz podatki, a potem jeden pogrom, drugi, palą ci karczmy i trzeba uciekać. Żyjemy w ciężkich czasach. Dobrze cię widzieć. Co tu robisz? To co reszta. Jem korzonki i marzę o swoim miejscu na ziemi. Może zajmij się czymś mniej ryzykownym niż partyzantka. Ten etap mam już za sobą. Ludzie mi nie pozwolili żyć według mojego wyboru. To czas pogardy. Zostało tylko czekać na następne nieszczęście. Mogę ci jakoś pomóc? Nie chcę jałmużny. Pojmuję. A może zagralibyśmy w kości? W sumie, czemu nie? Nie mam nic do stracenia. Witaj, Geralt. Witaj, elfko. Nie pamiętasz mnie? Wiele czasu upłynęło od naszego spotkania na krańcu świata. Straciłem pamięć. Nieważne. Mam na imię Toruwiel. Cieszę się z tego spotkania. Ja też. W jakim celu przybyłeś? Mógłbym ci w czymś pomóc? Tak, mógłbyś. Jak widzisz, jesteśmy ranni i głodujemy. Rozmowy z wieśniakami nie poszły najlepiej. Ale zrozum. Godność to wszystko, co nam zostało. W porządku. Powiedz, co mam zrobić. Może mógłbyś kupić nam trochę świeżego chleba? Dam ci oczywiście pieniądze. To 20 orenów.
Powinno wystarczyć na 5 bochenków. Wrócę niebawem. Czemu tu gnuśniejemy? Witaj. Kim jesteś? W czasie wojennej zawieruchy niewielu zwraca uwagę na piękno i harmonię. Ja dbam o to, aby ich nie zabrakło. Tworzę przedmioty wedle życzenia klienta. Jesteś rzemieślnikiem? Rzemieślnik wyrabia przedmioty wyłącznie użytkowe. Piękno moich dzieł poruszy nawet umarłego. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Masz dla mnie pancerze skolopendromorfów? Tak, oto one. Nareszcie będę mógł kontynuować moje dzieło. Weź ten mieszek w podzięce za twój trud. Tak? Szukam informacji o zbroi Kruka. Legendarna wiedźmińska zbroja. Mogę ci powiedzieć o jej unikalnych właściwościach magicznych. Słucham. Powstała w gnomich pracowniach, ale wykończeniem zajmowały się elfy. Zbroja Kruka to dzieło mistrza pieśni, Tien Saila. Pracował przez 12 dni bez przerwy, a każdemu ruchowi jego rylca towarzyszyła pieśń mocy. Legenda mówi, że w trakcie walki pancerz śpiewał dla Kruka pieśni o zwycięstwie. Dodawał pewności, uspokajał. Dzięki za informację. Wiesz może, czy są jakieś zapiski dotyczące tych pieśni? Poszukaj w kryptach. Musisz znaleźć grobowiec elfiego mistrza pieśni. Gdzieś w okolicach sarkofagu powinny znajdować się przedmioty związane z życiem zmarłego. Widzę tu więcej elfów. Tak. Uciekliśmy. Nie macie... To kraina pan... Kim? Panie jeziora... Pojmuję. Zrozum... Bywa. Tak? Bywa. Dobrze cię... Bywaj. Thank you.
Prowadzisz na nas kłopoty. Wyskoczyła ci na policzku brodawka. Gdzie jest mój kot? Czy zwabił cię do mnie zapach świeżo wypieczonego chleba? Można tak powiedzieć. Przejrzyj moje wypieki. Wszystkie z najprzedniejszej mąki z dodatkiem tajemnego składnika, który pewna nimfa z wdzięczności podarowała mojej rodzinie. Mam sprawę. W czym mogę pomóc? Niestety nie. Jaki przepis? Nie mogę powiedzieć. Wiem tylko, że potrzebuję tajemnej substancji zwanej białym miodem, ale nie wiem nawet, co to jest. Biały miód! Niesamowite! Teraz będę mógł wypróbować mój tajemny przepis. Czy... Bierz cukrową laleczkę i znikaj, póki się nie rozmyślę. Nie powinienem był ci dać tej cukrowej lalki. Dziwny jesteś. U nas zabójca potworów zawsze straci coś. Tak właśnie zrobię. Tak? Wspomniałaś, że się spotkaliśmy. W Dol Blatana, Dolinie Kwiatów. To jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. Podarowałam Jaskrowi lutnię. Używa jej do tej pory. Spotkanie z tobą zmieniło mnie. Kiedyś nienawidziłam ludzi. Wszystkich bez wyjątku. Twoje słowa zasiały ziarno niepewności. Później na wojnie cała ta nienawiść, zabijanie... Zrozumiałam, że nie tędy droga. Cieszę się. Ja też, Wiedźminie. Ja też. Kupiłem dla ciebie chleb. Wiedziałam, że nie zawiedziesz.
Oto twoje 5 bochenków. Dziękuję. Może w końcu uda się zatrzymać tę lawinę nienawiści i zaakceptujemy siebie nawzajem takimi, jakimi jesteśmy. Kedmil, Gwynblade. Przyniosłem ci coś do jedzenia. Co takiego? Nie potrzebuję twojej jałmużny. Daj spokój, wiem, że potrzebujecie jedzenia. Chciałem pomóc. Pomóc? Chcesz okazać swoją wyższość. Rzucasz mi pod nogi kawałki żarcia, jakbym była jakąś dzikuską. Dobrze wiesz, że nie mamy pieniędzy. Ale to nie powód, żebyś się wywyższał, człowieku. Nie traktuję cię z wyższością. Sam nieraz głodowałem. I zdarzało się, że pomagali mi ludzie, po których bym się tego nie spodziewał. Nie potrzebuję twojej litości. Zaraza. Wy, elfy, nigdy się nie zmienicie. Nawet teraz zadzieracie nosa. Ignorując oczywisty fakt, że głodny łachmaniarz nikomu nie zaimponuje wyniosłością i jest po prostu śmieszny. A więc przyszedłeś się pośmiać? Obejrzeć dziwowisko? Wiesz co? Teraz dopiero jestem zły. Ty mówisz o złości? Ty? Ty? Mam ochotę skopać cię tak, żebyś popamiętał! Ty! Cicho już. Chodź do mnie. Nie mogę się już doczekać walki. Dzień dobry, panie. Co cię do mnie sprowadza? Witaj. Jestem wiedźminem. Poczułem smakowite zapachy. Nic dziwnego. Właśnie gotuję tradycyjny temerski bigos. Kapusta, kiełbasa. Nie znajdzie się dla mnie jakieś zajęcie? Jeśli mnie pamięć nie myli, wiedźmin to taki magiczny wojownik. Potwory tępie, utopce, kikimory. Coś się znajdzie. Sądząc po zapachach, jesteś świetną kucharką. Ach, to nic takiego. Mąż ostatnio zarżnął świniaka, to postanowiłam zrobić z niego bigos. Ale mam też inne specjały. Brzmi smakowicie, aż mi w brzuchu zabruczało. No bo chudzina z was, to nie dziwota. Przyrządziłam wczoraj żeberka w miodzie pitnym, chrupiące i soczyste. Może zechcecie się poczęstować? Z wielką chęcią. Proszę bardzo, niech wam pójdzie na zdrowie. To jak będzie z tą pracą?
Potrzeba mi właśnie kogoś takiego jak ty, Serdeńko. Mam okropny kłopot z moim mężem, skaranie boskie. Co się stało? Przedstaw sobie, Serdeńko, że ten stary piernik Sokoła sobie przygruchał. Myśli, że nie słyszę, jak tam w nocy harcują? A ja słuch mam dobry, przedstaw sobie. Rozumiem, że mam się tego Sukuba pozbyć. Mam na to stary ludowy sposób, którego nauczyła mnie moja matka. Musisz iść na pola i ukatrupić południce, co się tam szwendają. Każda z nich ma we włosach garść świetlistego pyłu. Przynieś mi 9 garści tego pyłu. Jeszcze kwestia zapłaty. Tak, Serdeńko, wiem, nic za darmo. Mam tu taki zielnik. Przedstaw sobie, są w nim wszystkie zioła znajdujące się w okolicy. Jeśli przyniesiesz mi ten pył, co Sukuba odstraszy, ja dam ci księgę. Dobrze. Przyjmuję zlecenie. W takim razie mamy umowę. Co za dzień. Hej, podejdź tu na chwilę, panie. O co chodzi? Przypadkiem usłyszałem, jak rozmawiasz z moją żoną. Mam dla ciebie propozycję. Czyżbyś nie chciał rozstawać się z uroczą demonicą? O, moja żona mocno przesadza z tymi harcami. Wiedźminie, jesteś mężczyzną. Powinieneś zrozumieć, że niewinna rozrywka nie przynosi nikomu szkody. Co proponujesz? Mam pomysł, który sprawi, że i wilk będzie syty, i owca cała. Znam ludowe zaklęcie, które uśpi na jakiś czas Sukuba. Żona się uspokoi, zapomni o całej sprawie, a Sukuba będzie można potem po cichu obudzić. Czego potrzebujesz? 9 garści cienistego pyłu, który można zdobyć na zjadarkach. Pojawiają się nocami na polach. Są bardzo niebezpieczne. Co oferujesz w zamian? Nie wiem, na czym ci zależy, panie. Mam czerwony meteoryt, którego możesz użyć do ulepszenia swego miecza. A może wolisz pieniądze? Powiedzmy 500 orenów? Zgoda, pomogę ci. Tylko ani słówka mojej żonie. Zapowiada się chudy rok.
Pójdź za południcą, chodź ze mną. Alino, spójrz w to lustro. Alino? Przyjrzyj się dobrze. To... takie romantyczne. Jestem Aliną. Pamiętam, muszę się śpieszyć. Niebawem wychodzę za mąż. Alino, ty nie żyjesz. Ależ co ty opowiadasz, Wiedźminie? Czuję się świetnie. Tylko trochę tu zimno. Dziwne. Powiedziałbym, że jest piekielnie gorąco. Muszę nazbierać malin dla ukochanego. Muszę iść po maliny. Geralt, czemu duch Aliny nie odszedł? Czuję, że jest teraz wesoła, bo myśli o weselu, ale ciągle nie wie, że jest duchem. Być może zwierciadło Nehalenii to za mało, aby przełamać klątwę. Kiedyś słyszałam jakąś bajkę o południcy, co to Nilfgaardczyka nie chciała, ale nie pamiętam zakończenia. Bajkę powiadasz? Może trzeba popytać wśród osób, które znają dobrze ludowe mądrości. Obiecałem przecież Julianowi, że uwolnię jego ukochaną. Geralt, a ty masz jakąś swoją ukochaną? Ja? Nie wiem. To smutne. Powinieneś się zakochać.
Witaj ponownie, Geralt. Witaj, Abigail. Widzę, że znalazłaś nowy dom. Tak. Miejscowi przyjęli mnie z otwartymi ramionami. Ich guślarka zmarła zeszłej zimy. Chcesz? Zdradzę ci ich największy sekret. Nic się nie zmieniłaś. Robię dla nich specjalną maść według tajemnego przepisu starej guślarki. To maść krowy czempionki. Dzięki niej ma tak lśniącą sierść. Poza tym zmieniłam się. Bardzo. Co cię sprowadza, bo nie uwierzę, że się stęskniłeś. Czego chcesz? Dlaczego nie mieszkasz w wiosce? Musisz wszystko wiedzieć? Wiedźmy mieszkają za wioską, tak już jest. Będziesz musiał się z tym pogodzić. Abigail, pamiętasz wtedy w jaskini? Geralt, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Potrzebuję pomocy w pewnej delikatnej sprawie, natury duchowej. Znasz mnie, możesz mi zaufać. Chodzi o ducha Aliny. Nie wiem, jak go odesłać w zaświaty. Alina była próżną idiotką zapatrzoną w siebie. Jakimś cudem weszła w posiadanie dość rzadkiego i potężnego artefaktu. Zwierciadła Nehaleni. Jak wiesz, zwierciadła Nehaleni służyły głównie wyroczniom i prorokom, bo bezbłędnie, choć za wile, przepowiadają przyszłość. Alina dość często zwracała się do zwierciadła. Alina była zachwycona lusterkiem. Problem w tym, że nie wierzy w swoją śmierć. Chce się przygotować do wesela. Umarli słyszą tylko umarłych i poezję. Zbłąkane dusze po śmierci wykazują daleko większą wrażliwość niż za życia. Argumenty zawarte w poezji powinny ją przekonać i zatrzymać na tyle długo, by zobaczyła swą potępioną siostrę. Jaskier będzie idealny do tego zadania. Powodzenia, Wiedźminie. Czym mogę pomóc? Geralt? Pomożesz mi, Jaskier? Jasne, wal śmiało. Potrzebuję utworu, poematu lub czegoś w tym stylu. Żaden problem, ale żeby osiągnąć należyty efekt, muszę wiedzieć, do kogo piszę. Do Aliny. A czy to nie ona miała wyjść pojutrze za mąż? Miała, ale nie wyjdzie. No dobra, o czym ma być ten poemat? O śmierci, Jaskier. Alina nie żyje. Jej duch powraca codziennie po południu i krąży po polach. Musi zrozumieć, że jest trupem. No tak, dość niecodzienne zamówienie, ale spróbuję. Jakieś wskazówki? Tak. Nie prowokuj jej, nie żartuj. Jest naprawdę niebezpieczna. Chyba straciłem wenę. Potrzebuję trochę czasu. Zlituj się, Jaskier. Musisz zdążyć przed zmierzchem.
Jamp czy daktyl? A może stworzyć coś zupełnie nowego? Jamp czy daktyl? A może stworzyć coś zupełnie nowego? Ach, nie mam... Co za koszmar. Gera? Jak poemat? Nie można by tego przełożyć na jutro? Za późno. Będziesz musiał improwizować. Ha! Mistrz Jaskier! Obiecaliście zagrać nam weselu. Ułożyliśmy z Geraltem króciutki wiersz na dwa głosy. Raczysz posłuchać? Jaskier, co ty wyprawiasz? Chętnie. Serce ustało, pierś już lodowata. Ścięły się usta i oczy zawarły. Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata. Cóż to za człowiek? Umarły. Patrz, duch nadziei życie mu nadaje. Gwiazda pamięci promyków użycza. Umarły wraca na młodości kraje. Szukać lubego oblicza. Pierś znowu tchnęła, lecz pierś lodowata. Usta i oczy stanęły otworem. Na świecie znowu, ale nie dla świata. Czymże ten człowiek? Upiorem. Przestańcie! Pamiętam. Już wszystko pamiętam. Zabiła mnie Celina. I dopóki nie zostanę pomszczona, moja dusza nie zazna spokoju. Alino, to ja, twoja siostra Celina. Jak widzisz, zostałaś pomszczona. Ach, Celino, nie win siebie. Wiem, że nie chciałaś mnie zabić. Ach, Alino, tak mi przykro. Sprawiedliwości stało się zadość. Jestem przeklęta i po kres czasu ma dusza będzie błądzić nocami po polach. Nie jest tak źle. Skoro udało się odczarować Alinę, istnieje szansa. Pomożesz mi, Wiedźminie? Postaram się. Dlaczego uratowałem Abigail? Bo jej cześć i cnota były zagrożone? Nie, bo złamane zostało prawo? Nie. Bo wybrałem mniejsze zło? Nie. To Wielebny i jego trzutka dokonali wyboru. Jestem Wiedźminem. Nie osądzam, nie karzę. Rozwiązuję ludzkie problemy. Nie zawsze mieczem. Tak?
zrobiłem, co w mojej mocy, by pomóc Alinie. Jak to zrobiłeś? Duch Aliny odnalazł spokój. Celina zaś... nie mogłem jej pomóc. Dziękuję, Geralt. Jestem załamany. Kilka dni temu byłem szczęśliwym człowiekiem. Teraz... nie wiem, chyba wrócę do Kowiru. Pani, miałem coś dla ciebie zrobić. Tak, miałeś przynieść... Pani!
się. A ja coś wiem. Domyślam się, że bardzo chcesz mi powiedzieć. Śmieszny ryboludź wrócił, bo te złe ryboludzie sobie poszły. Zjadły wszystkie ofiary z ołtarza pani. Przebrzydłe paskudy. Mówisz, że kapłan Wodianoi wrócił? Znakomicie, mam z nim do pogadania. Pani Jeziora chciałaby pomóc w rozwiązaniu konfliktu. Pani Jeziora chce, by Wodianoi i ludzie żyli w pokoju. Zabijanie ich ukochanej krowy nie wpłynie korzystnie. Zajmę się tym. Musisz mi dać... Krowa być lepszym pomysł. I nadal jest posłuszny, pani. Twoja wziąć? Złotą bransoletę.